Generalnie dla spółdzielni mieszkaniowej w Chodzieży wykonywaliśmy ocieplenie na osiedlu Małachowskiego, kilku budynków, na osiedlu Reimontata. Wszędzie, gdzie widać nowe elewacje pomalowane, tam wszędzie są budynki ocieplone styropianem, nowy tynk jest na to nałożony i generalnie po tym można poznać, że budynek jest ocieplony. Można to poznać również po grubości ościeży. Za oknem, tutaj jak widzicie, jest ościeże. Jeżeli ono jest takie wąskie, 12 cm, to znaczy, że budynek jest starego typu, nieocieplony i on ma jeszcze mury zimne, te stare. Jeżeli to ościeże jest szerokie, to na 20 cm albo więcej, no to budynek jest wtedy ocieplony i ma już nową strukturę tynku i izolację zrobioną. No i generalnie jest elewacja pomalowana na takie żywsze kolory. Potem można poznać, który budynek jest ocieplony, a który nie. Czyli na tych dwóch osiedlach dla spółdzielni mieszkaniowej generalnie również budynki przez nas budowane jako nowe mają również elewacje wykonane już tą nową metodą i no te, co sami budujemy, te również ocieplamy od razu. Kolejne pytanie. Na czym polega taka termomodernizacja? Termomodernizację musimy podzielić na budynki nowe i na budynki stare. Budynki nowe generalnie, jeżeli są kryte dachówkami, to mają już izolację stropodachu już zaprojektowaną przez projektanta. Ona wtedy się składa z wełny mineralnej, która jest odpowiednio ułożona na dachu i chroni mieszkańców górnego piętra przed wpływem zimnego powietrza przez dach do ich mieszkań. A ściany już są również zaprojektowane, ocieplenie jest przez projektantów i metodą przyklejania styropianu jest ten budynek ocieplony. Przy budynkach starych, już istniejących, stropodach, który jest kryty papą przeważnie, to się ociepla innymi metodami, czyli się albo wstrzykuje przez otwory wełnę mineralną granulowaną, albo tak zwany ecofiber. Jest to taka substancja wytwarzana z makulatury gazetowej. Ona jest tam odpowiednio przerabiana i spieniana, wysuszana i to jest taką pompą ciśnieniową wtryskiwane w ten stropodach i to powoduje ocieplenie tego stropodachu. Można to również ocieplać pianką poliuretanową spienianą lub innymi preparatami do tego, które są używane. A ściany generalnie to jest przyklejanie styropianu na klej do ściany, po oczyszczeniu tej ściany. Później na ten styropian się na inny rodzaj kleju się przykleja siatkę. To również wygładza i do tego po zagruntowaniu się nakłada na to tynk, czyli strukturę, którą my już później widzimy. Czyli tak w skrócie, jak można wyjaśnić termomodernizację? Termomodernizacja jest to docieplenie ścian i stropów budynków po to, żeby zimno z zewnątrz nie przetestowało się do mieszkań użytkowników. Różnymi metodami, no, czy styropianem, czy wełną mineralną, zależy jak inwestor, którą metodę sobie wybierze. Bo metoda przyklejenia styropianu jest metodą tańszą, a metoda przyklejenia wełny jest metodą droższą. A co skłoniło Pana, żeby zostać pracownikiem firmy Pubero? No, jakieś trochę tradycje rodzinne, ponieważ mój ojciec też był budowlańcem, no trochę takie zainteresowania z młodości w kierunku techniki i budownictwa również. Także już właściwie od razu wiedziałem, że chcę być budowlańcem i od razu poszedłem do szkoły budowlanej i tak po kolejnych szczeblach szkolnych. A czy ciężko jest zarządzać taką firmą? No, praca z ludźmi generalnie nie jest łatwa, bo różne problemy i w brygadach, i nawet tutaj w biurze no, różne rzeczy się zdarzają, a tym bardziej przy takiej specyfice firmy jak nasza, gdzie budowy praktycznie są w Chodzieży, jest sam zarząd firmy, biura i warsztat, a generalnie budowy są w całej Wielkopolsce rozsiane i no, wymaga to dużego zaangażowania tutaj pracowników, żeby na czas im materiały dostarczyć, sprzęt, różne rzeczy potrzebne do budowania budynków, zapewnić transport, naprawę awarii, także no, dużo wysiłku to wymaga tutaj od moich kolegów i od nas z zarządu, żeby to wszystko tutaj ustawić odpowiednio. Mając Pana doświadczenie i wiedzę,
Co by Pan nam poradził, aby zmniejszyć koszty utrzymania naszych mieszkań? Znaczy, generalnie polecam wszystkim ocieplanie swoich mieszkań różnymi metodami, jakie są dostępne w tej chwili na rynkach, na rynku, ale nie możemy o tym zapominać, że przez docieplenie budynków w środku mieszkania to robi się takiego swego rodzaju termos. Musimy pamiętać generalnie wszyscy, żeby te mieszkania regularnie wieczyć, bo robi się taka szczelna puszka, która doprowadza się do tego, że dla człowieka ta atmosfera w środku staje się jakby taka mniej zdrowa. Jest dużo wilgoci w środku. Nawet w nowych mieszkaniach przez to mogą się pojawiać różne pleśnie i grzyby na ścianach. Dzisiaj w tej dobie, gdzie każdy jakoś dba o te koszty ogrzewania i stara się zapłacić za ten gaz i inne media grzewcze jak najmniej, no każdy to okno coraz rzadziej zauważyłem, że otwiera. Namawiam wszystkich do tego, żeby jednak grzać w tych pomieszczeniach i skutecznie je wentylować. Wtedy ta nasza mikroflora w mieszkaniu będzie odpowiednia dla naszego życia. W przeciwnym wypadku mogą się jakieś schorzenia pojawiać, typu alergie, astmy itd. A czy w swojej pracy Pan wykorzystuje kamery termowizyjne? To znaczy, my generalnie w firmie nie mamy, ale kolega, który jest naszym podwykonawcą i wykonuje instalację, ma zakupioną taką kamerę i czasami korzystamy z tego, żeby sprawdzić najbardziej takie newralgiczne punkty w budynku, które szczególnie trzeba docieplić. Na pewno, jeżeli badaliście obiekt kamerą, to stwierdziliście, że otwory okienne, parapety, takie właśnie przejścia, które są innymi przeszkodami, przegrodami budowlanymi, a nie tylko ten styropian, tam najwięcej tego ciepła ucieka, prawda? A jakie są koszty takiej termomodernizacji w przypadku naszej szkoły w Ratajach? To znaczy, te koszty to bym musiał sięgnąć do archiwów, bo ten budynek już został kilka lat temu zrobiony. W tej chwili są inne ceny materiałów i inne ceny robocizny. Tak generalnie mówiąc, to koszt w zależności, jaki materiał się wybierze, bo ten tynk zewnętrzny też jest uzależniony, rodzaj tego tynku. Każdy rodzaj ma inną cenę, inną strukturę, inne właściwości. To też ma wpływ na cenę. Tak od 120 do 160 zł za metr kwadratowy w tej chwili ocieplenia, tak się wahają koszty. Czyli jeżeli ktoś by chciał sobie skalkulować koszt ocieplenia swojego domu, to łatwo metry przeliczyć przez taką orientacyjną kwotę i tam wtedy wyjdzie koszt tego ocieplenia. A czy w regionie pilskim znajdują się jeszcze takie firmy? W Pile, właściwie w każdym większym mieście są firmy, które tego typu roboty wykonują. My jesteśmy firmą ogólnobudowlaną, także od docieplania budynków jest to jakiś margines naszej działalności. A generalnie zajmujemy się budową budynków całych pod klucz, od podstaw do zakończenia. A są firmy wyspecjalizowane, które się tylko zajmują ociepleniami. One mają tam od kilku do kilkudziesięciu ludzi skład załogi, taki jest kilkudziesięcioosobowy, mają swoje rusztowania i praktycznie się zajmują przez cały rok od wiosny do późnej jesieni tylko ociepleniami. Czy w budynkach, na przykład takich, które buduje firma Peberol, zwraca się teraz uwagę na straty ciepła w etapie projektowania? Tak, no w tej chwili projektanci mają już zadane nowe normy i przegrody budowlane muszą spełniać określone warunki, tak żeby projekt został dopuszczony do realizacji. Bez ocieplenia praktycznie w tej chwili żadnego budynku nie można zrealizować, bo nie zostałby on dopuszczony do użytkowania. Co nas uczniów mogłoby zainteresować w termomodernizacji? Wiadomo, że to nie jest powszechnie używane przez nas pojęcie. Kryje ze sobą różne tajemnice. Proszę nam wyjaśnić w przystępny sposób, jak praktycznie możemy wykorzystać wiedzę na temat termomodernizacji w swoim życiu codziennym? No, w swoim życiu codziennym możecie jedynie starać się maksymalnie docieplić to, co jeszcze w tej chwili nie jest docieplone i namawiać innych, żeby jednak tym dociepleniem się zajęli, ponieważ nie jest to może efekt taki od razu jednorazowy docieplenie budynku. On się rozkłada na lata, ponieważ oszczędności w ogrzewaniu budynku
No one nie przychodzą od razu, one są tam, przypuśćmy, na ogrzewanie budynku wyda się na sezon grzewczy mniej o 20% na energię, no czyli musi ilość lat minąć, żeby to ocieplenie się spłaciło, jeżeli patrzymy na koszty, prawda? No, metod ocieplenia jest naprawdę wiele. No, można sobie różne tynki wybrać, różne materiały ocieplenia, ale efekt generalnie jest na końcu taki sam. Taki, żeby oszczędzić energię, mniej wydać na nią, przez to mniej zatruć nasze środowisko naturalne. Ponieważ im mniej prądu, gazu, wszystkiego zużywamy, tym jest ten koło czyściej. Jakie studia kierunkowe ukończył Pan, aby zdobyć pełną wiedzę na ten temat? To znaczy, ja chodziłem, zaczynałem praktycznie od podstaw, czyli najpierw chodziłem do szkoły zawodowej, zawodziłem murarz, tynkarz. Później poszedłem do technikum budowlanego, a po technikum na studia budownictwa ogólne. Po studiach udało mi się zdobyć pracę w zawodzie swoim i tak do tej pory pracuję. A tak do tej kamery termowizyjnej wracając, gdzie jeszcze można wykorzystać taką kamerę? No, taką kamerę praktycznie można wykorzystać w robotach instalacyjnych do badania przecieków. Jeżeli gdzieś tam pęknie rura z ciepłą wodą, to od razu widać nawet, no nie tylko z ciepłą, bo z zimną również. Wszędzie tam, gdzie występuje różnica temperatur, kamera termowizyjna, no, polega na tym, że odczytuje nam różnicę w temperaturze czy różnych materiałów. No, nawet przez kamerę, jak się spojrzy, nie wiem, czy spoglądaliście na siebie nawzajem, no to też różne części ciała macie w różny sposób nagrzane i one tam, że tak powiem, świecą lub inne kolory, prawda? Czyli wszędzie tam, gdzie są jakieś różnice w temperaturze, to możemy to wykorzystywać. Generalnie w budownictwie i w instalacjach sanitarnych do badania przecieków, badania ociepleń, bo instalacje sanitarne również się ociepla. Czyli rury centralnego ogrzewania się ociepla pianką, wełną i innymi materiałami po to, żeby strata ciepła na tej ciepłej wodzie była na tej rurze jak najmniejsza. Rury, którymi jest doprowadzane ciepło do naszych mieszkań z kotłowni centralnych, są również ocieplone. W przeciwnym wypadku większa część tego ciepła by się ulotniła w ziemi i ta ciepła woda z kotłowni do mieszkania by już była chłodna właściwie. No i na tym to polega. A w naszej okolicy, w naszym powiecie, gdzie takie coś można używać? No tak jak mówię, wszędzie na instalacjach można badać sieć ciepłowniczą, na przykład na osiedlu Reymonta można zbadać starą sieć ciepłowniczą, zbadać, w którym miejscu są największe ubytki ciepła, czy na komorach tych z zaworami, czy na rurociągach. Wiele kanałów w Chodzieży jeszcze jest starego typu, czyli w tej chwili jest rura tak zwana preizolowana, która ma już fabrycznie naniesioną pianka na tą rurę ociepleniową. Kiedyś to się robiło, gołą rurę w kanale obudowywało się ją takimi betonowymi skorupami i wysypywało ziemię. No i te straty ciepła na tych starych kanałach na pewno są, gdyby je zbadać kamerą termowizyjną, to na pewno na tych starych kanałach te straty ciepła są znaczne, a na tych nowych instalacjach są niewielkie. Jeżeli byście chcieli takie badanie zrobić, no to polecam, żebyście poszli na przykład do Chodzieckiej Kotłowni Centralnej i tam na pewno pan kierownik pokaże wam w samej kotłowni, jakie są straty tego ciepła, albo wskaże wam kanały w mieście, gdzie możecie to zbadać. Z tym, że latem będzie to trudne do osiągnięcia, bo nie grzejemy w tej chwili w centralnym ogrzewaniu. No, będzie ciężko to zbadać. Zimą łatwo to stwierdzić, bo na przykład idąc na osiedlu widać na trawnikach miejsca, w których biegną te kanały, jeżeli jest mało śniegu. Czyli od razu można się domyślić, że są to kanały starego typu i ciepło z tych rur ucieka przez ziemię i topi ten śnieg na wierzchu. To dziękujemy bardzo. To już są nasze wszystkie pytania. Tyle na temat termomodernizacji. Jeżeli mógłbym jeszcze w czymś pomóc, to zapraszam. Dobrze, dziękujemy bardzo. Mam bardzo miło. Ja tak raz nazwę na podziękowanie. Wszystkiego dobrego. Powodzenia w szkole. Dziękuję. Proszę bardzo. W której klasie jesteście? W której klasie. Wszystko jeszcze przed nami.